W pierwszym odcinku Shopee miało być bekowo, a nie było, a dzisiaj ma być na poważnie, no i chyba będzie. Cześć, witam was moje fany w kolejnym odcineczku na moim kanale. Dziś spotykamy się po raz kolejny, jak mówiłem, z Shopee. Raz sklep omawialiśmy, później w zeszłym odcinku, to znaczy we wtorek, pojawił się pierwszy odcinek, gdzie właśnie kupiłem taką celowo złą figurkę i okazała się, że nie jest tak zła jak na zdjęciach, co mnie szokowało. Reszta figurek już kupowana na Shopee była dobra jakościowo, no i liczę, że taka będzie. Natomiast już tutaj wstępnie widzę, że ona, kurczę, też różni się od zdjęcia. Co jest z wami Shopee? No kurde, naprawdę? Nie no, serio, w sensie, no bo ja na przykład tamtą pierwszą figurkę chciałem, żeby poniekąd była taka burakowo-rejcowa, a nie była. A tu też już widzę pierwsze rzeczy, które się różnią, chyba że mnie pamięć myli, ale wydaje mi się, że na pewno brońka była inna i tak dalej. Moi drodzy, tak jest, to jest Thanos w wersji Grootowej, jeżeli dobrze widzicie. Przypuszczam, że jak Groot mówił tylko Groot, Groot, czy co on tam mówił, I am Groot i tak dalej, to pewnie on mówi tylko pstryk, pstryk, albo pstrut, pstrut, I am pstrut. I oby nie klikał tak często, jak mówił I am Groot, bo no, byłoby nieciekawie, jeżeli za każdym razem połowa populacji by znikała. Mam nadzieję, że wy stąd nie znikacie, moi drodzy, a wręcz przeciwnie, że suba tu zostawiliście, albo nawet dwa. Ale bo jeżeli tego nie robicie, to po prostu kliknijcie teraz tego suba, będę wam bardzo wdzięczny i nie będę pstrykał ze złości palcami, kurde. Tu już widzimy pierwszą różnicę w stosunku do tamtego Tora właśnie z burakowym ryjcem, który miał taki mieć, a nie ma, że tutaj mamy podstawkę, czuć więc jakby ekskluzywność, moi drodzy. Poza tym ten schemat jest praktycznie taki sam, chociaż mamy rączki włożone w tu. Nóżki już widzę, że chodzą za lekko, ale widzę tutaj, moi drodzy, pełne zadrukowanie. I to kurczę, rączek też. Ajajaj, zaczyna się robić poważnie, zaczyna to wyglądać dobrze. Już tutaj wkładamy. Moi drodzy, gwoli ścisłości zapłaciłem za tą figurkę, no nie jakoś kosmicznie drogo. No moim zdaniem Shopee pod kątem cenowym bije już AliExpressony na głowę. Jeżeli chodzi o jakość, jest tutaj bardzo podobnie, więc jak dla mnie chyba nadchodzi koniec AliExpress. Ej, co jest? Ała! Widać to? Widać to, kurde, no nie chcę wejść na łapa. Koniec ery AliExpressona. No ale moi drodzy, dobra, teraz, a teraz bez problemu. Natomiast nie wróżmy, moi drodzy, i główka. I jak to wygląda, moi drodzy, jeżeli o postaćkę chodzi, no to już wam prezentuję tak. No widzimy tu kosmiczną wręcz różnicę w stosunku do tego, co było na torze, bo tamte nadruki były no koślawe, brzydko nadrukowane, tu już każda linia siedzi. Tu już wszystko jest dobrze nadrukowane i nic nie wychodzi. Spójrzcie, nóżki takie ciut bardziej grutowate, no faktycznie tutaj tych detali jest dużo, ale co ciekawe, spójrzcie, nadruk jest i również po boku. A nawet z tyłu, no wow, moi drodzy, i spójrzcie, nawet z tyłu tu na pasie jest nadruk, no to się nie zdarza, ja on to, o, teraz pokażę. Na Lego, nawet jak jest nadruk z tyłu, to jakiś minimalny taki naprawdę, a tu normalnie pełna profesjonalka, to samo co z przodu mamy i z tyłu. No nie no, i kurczę, i naprawdę nie wygląda to źle dodatkowo. Jest to zrobione starannie, nic tu nie wychodzi, spójrzcie, jeszcze na rękach. Co prawda mi to bardziej przypomina jakieś bandaże niż korzenie, albo jakieś rany wojenne, że zaorany srogo. Zaorany Chinami, bo widział tyle złego w tej fabryce, że mnie to nie dziwi, że go tak zaorało. Nadruk jest naprawdę, kurde, w porzo. Główka również, no wygląda jak Baby Groot, swoją drogą, a nie dorosły Groot. Od góry jeszcze tak ciekawie to się prezentuje. Natomiast na pewno, no niestety, muszę zarzucić mu jedną rzecz. No, to co praktycznie każdemu Chińczykowi, ruchliwość. Rączki chodzą strasznie ciężko. Chociaż pamiętam z ostatniego odcinka, ciężko nie pamiętać, nagrywałem go wczoraj, z Torem, że no, tam kilkanaście ruchów wokół, tutaj, wokół, no nie osi, wokół pod pachy i kurczę, to zaczęło chodzić lepiej i tu chyba robi się to samo, więc pewnie jak zrobię kilkanaście takich ruchów będzie lepiej, dalej jednak to nie będzie jakość Lego, mówię teraz o ruchliwości. Nóżki natomiast chodzą ciut zbyt lekko, czyli troszkę klasyka, tutaj się z tym spotykamy, ładnie wygląda, gorzej zdecydowanie z ruchliwością i bawialnością, przy czym da się oczywiście tym bawić. Natomiast to nie koniec, moi drodzy, ciekawych elementów, spójrzcie na to ostrze, no kurczę, to czarne wygląda troszkę, nie no dobra, przy przybliżeniu wygląda lepiej. Spójrzcie, jak to jest powyrzeźbiane. Tutaj miało imitować złote, nie do końca takie wyszło, ale kurczę, no, to ostrze wygląda naprawdę pro. Sami przyznacie, prawda? No, wow, kurczę, ktoś się tu postarał. No i mamy jeszcze rączkę, oczywiście wymienialną, która będzie wymieniana na rękawice nieskończoności.
Ale chciałem jeszcze zobaczyć, czy ta broń mu pasuje, moi drodzy. Pasuje i to pasuje świetnie. Bez żadnego problemu, nic tu nie lata, z dłoni mu nie wypadnie. No kurczę, chociaż ni kloc nie pasuje ta buzia do takiej broni, nie? No i rękawica, moi drodzy. Klocek całkowicie, można by rzec, nie klockowy. Gdybym ja go zaraz miksił, w życiu nie pomyślał, że można to złączyć z Lego. A jednak, moi drodzy, mamy nawet i kamienie. Spójrzcie, mamy i nawet kamienie tutaj. Co prawda nie jest to, wiecie, jakaś... Nie no, jest dobra jakość. Kurde, co ja będę ściemniał. Jest dobra jakość. Oczywiście mam po prostu lekki szok, bo takiego elementu nigdy nie widziałem. Bardziej to wygląda jak taka gumowa rękawiczka, kurczę, tutaj trochę, bo jest taka pomięta, ale no mamy taki element. I nie ma takiego w Lego i to już, wiecie, jakby... No podróbką jest coś, co wygląda identycznie jak Lego, nie? Tutaj jakby, no ta główka i rękawica i broń wygląda identycznie jak Lego, a na dłoni wygląda tak. Kurczę, no muszę wam przyznać, że jak za tę cenę, to naprawdę jest to dobra figurka. Oczywiście, bardziej do stania niż do zabawy. Oczywiście też pobawić się bawić, ale mówię, tutaj te ruchy są utrudnione, że niektóre jego kończyny chodzą zbyt lekko, niektóre chodzą zbyt ciężko. No ale może to się obrusza, natomiast nawet jeżeli nie, to do jakichś mocków czy do czegoś wyglądałoby to spoko. Albo na przykład jeżeli ustawimy go sobie w takiej już pozycji z tym mieczem, że on już walczy, no to też jak najbardziej spoko. I tutaj może nawet lepiej, że ta dłoń nie chodzi tak ten, bo faktycznie będzie można tak walczyć, a nie co chwilę poprawiać, że coś tam się w walce stało. Kurczę, naprawdę, moi drodzy, świetna figurka i jak dla mnie Shopee póki co, no jest przed AliExpressonami, nie? Nie chwalmy, mówię, dnia przed zachodem kloca, ale kurczę, dla mnie póki co jest przed AliExpressonami, bo i cenowo jest lepsze, i wysyłki nie kasują, jakość mniej więcej ta sama, a po co przepłacać, prawda? No moi drodzy, jest dobrze, no dzisiaj mówię, miało być dobrze i jest dobrze, kurczę, no Shopee mnie zaskoczyło, wy też mnie zaskoczcie, zostawcie tą subskrypcję oraz oglądajcie przyszłe odcinki, bo tych Shopee naprawdę kupiłem dużo, a czekam na jeszcze więcej. Myślę, że ta jesień upłynie pod znakiem Shopee. No i blocków, pewnie też, bo też ich jeszcze trochę mam. No i pewnie innych rzeczy. Także zostańcie, będzie ciekawie. Dzięki, że byliście dzisiaj. Bye!